Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób można poprawić masę w samochodzie, czyli połączenie bieguna ujemnego akumulatora z silnikiem oraz karoserią samochodu. U mnie pomiar spadku napięcia pomiędzy biegunem ujemnym akumulatora a obudową e, alternatora był na poziomie poniżej 1,1 V podczas pracy silnika z włączoną klimatyzacją, wentylacją na maksimum grzaniem tylnej szyby i lusterek bocznych oraz światłami mijania. Tak więc u mnie wszystko jest OK ale postanowiłem, że nagram taki krótki film, jak możecie samodzielnie w bardzo prosty sposób poprawić masę w swoim samochodzie wykorzystując przewód do przekroju 25 mm kwadrat najlepiej e, z łączkami, czyli a tak naprawdę końcówkami kablowymi oczkowymi, które możecie zacisnąć sobie do y, klemy akumulatora bloku silnika i karoserii samochodu w ten sposób możecie y, Poprawić masę. Na pewno poprawić, na pewno nic nie stracicie, a tylko można zyskać. W moim przypadku niemal nic nie zyskuje, ale w samochodach, gdzie jest problem z masą, ponieważ oryginalny przewód masowy stracił swoje właściwości najczęściej poprzez utlenienie, ale najczęściej na końcówkach kablowych, gdzie już to połączenie nie jest zbyt dobre. Tak więc wytwarza się tam ciepło, mamy spadek napięcia i ogólnie mamy problem z elektryką w samochodzie. Tak więc można zastosować, kupić na przykład na Allegro, w sklepach e, motoryzacyjnych takie plecionki łączące. E, silnik z karoserią samochodu i na przykład przewody pomiędzy silnikiem, a właśnie naszym akumulatorem ja zastosowałem taki patent, że dodatkowy taki przewód 25 mm kwadrat, końcówki kablowe, oczkowe tu dodatkowo jeszcze poza zaciśnięciem kleszczami dodatkowo oblutowałem, wszystko zabezpieczyłem tak przewód jest połączony, 25 mm2 dodatkowy przewód masowy do silnika i do karoserii samochodu wszystko dokładnie oczyszczone papierem ściernym wszystko dobrze zaciśnięte i dzięki temu poprawić można masę silnika też możecie spróbować zastosować ten patent Sposób, który Wam tutaj prezentuję, spokojnie możemy nazwać druciarstwem, i nie ma w tym żadnego problemu. Chodzi o to, abyście wiedzieli, w jaki sposób poprawić masę na karoserii, czyli na nadwoziu, na silniku, łącząc to wszystko z biegunem ujemnym akumulatora. A co spowoduje ten właśnie sposób? To, że samodzielnie, niemal bezpłatnie, no bo kawałek Przewodu, e, trzy e, końcówki kablowe, no to ile to może kosztować? 10-20 zł, i w ten sposób możecie samodzielnie zweryfikować przez e, 1-2 dni, jak samochód pracuje, jak silnik odpala na zimnym, jakie jest ładowanie e, akumulatora, jak działa oświetlenie wieczorem. I może być tak, że nagle zobaczycie, że wszystko działa inaczej, nawet silnik dynamiczniej pracuje. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, ale naprawdę tak może być, bo wszystkie urządzenia elektryczne będą miały po prostu wyższe napiski. Czyli różnice potencjałów pomiędzy masą a plusem, tak? czyli zwiększone napięcie często powoduje, że różne urządzenia elektryczne po prostu działają wydajniej. I teraz na sam koniec ten przewód dodatkowy, jak tutaj wam pokazuję, on ma służyć do celów diagnostycznych. Można go zostawić, on niczemu nie przeszkadza, ale bardziej do tego, aby znaleźć przyczynę, a następnie samodzielnie czy też oddać do warsztatu e, do wymiany przewodu masowego na kompletnie nowy, najlepiej o większym przekroju, do zaprasowania końcówek i zamontowania. Wtedy. Nie trzeba nam dodatkowego przewodu, ale samodzielnie znaleźliśmy przyczynę. Jeszcze taka informacja: pamiętajcie o klemach, one także ulegają uszkodzeniu, szczególnie te stare ołowiane, i warto je być może także wymienić. Trzeba to też zweryfikować. Jeszcze na sam koniec taki mały dodatek: jeżeli macie problem z ładowaniem akumulatora przez alternator, to pamiętajcie, że alternator łączy się z silnikiem przez dolne mocowanie na takiej długiej śrubie. Czasem wystarczy odkręcić górne mocowanie, poluzować dolną śrubę, poruszać przód, tył, przód, tył alternatorem, z powrotem wszystko skręcić i znowu ładowanie wraca, bo tam może być spadek po długim czasie nawet do 2 V. Cześć!